Poleciał. Prezydent Duda poleciał do Stanów Zjednoczonych spotkać się z Trumpem. Oby ta wizyta przyniosła jak najwięcej pozytywnych rzeczy. Pytanie jednak jest inne: czy w ogóle należało tam lecieć? Otóż Trump jest prezydentem który jest bardzo niepopularny. Najprawdopodobniej przegra najbliższe wybory. Różnica między nim a jego konkurentem z Partii Demokratycznej wynosi niemal 15%. Może być jednym z nielicznych prezydentów USA, który nie został wybrany na drugą kadencję. I nie chodzi tylko o brak jego popularności, skandale, które go otaczają. To, że tak wielu ludzi od niego odchodzi. Problemem jest to, że jest, przegrywa dyskusję, debatę o podstawowych wartościach dotyczących wolności i demokracji. Stoi po stronie czegoś, co jest Amerykanom obce. Bo amerykańska demokracja przy wszystkich swoich wielkich mankamentach opiera się na wolności i na ogromnej aktywności obywateli wtedy, kiedy wolność jest zagrożona. I właśnie teraz ta aktywność przeciwko Trumpowi jest ogromnie żywa. No i załóżmy taką sytuację, że Trump przegra, a Duda w Polsce wygra. W jakiej sytuacji będzie Polska? Polska będzie miała trudności z Waszyngtonem, no ale tak samo będzie miała trudności z zachodnimi swoimi partnerami w Europie. Bo przecież ta wizyta znaczy również, że polski prezydent sympatyzuje w okresie kampanii wyborczej tam w USA z Trumpem, a ten Trump ma bardzo złe stosunki z Berlinem, Paryżem i Unią Europejską. Czyli ta wizyta może oznaczać, że niedługo będziemy mieli złe stosunki z Waszyngtonem i Unią Europejską. No, to już niemal komplet. Z kim możemy mieć dobre stosunki? No, z Rosją mamy bardzo złe. Obecnie. Prezydent Putin twierdzi, że Polska niemal wywołała drugą wojnę światową. No, celem tego jest między innymi, aby ukryć pakt Ribbentrop-Mołotow, no, po prostu współpracę hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji. Ale być może kryje się za tym poważniejszy plan. Napinając stosunki polsko-rosyjskie w pewnym momencie, kiedy zachodnia Europa nie będzie miała dostatecznego oparcia w USA, no bo tutaj występują poważne też napięcia, różnice interesów. Putin może powiedzieć: Wiecie co, ale dogadajmy się. I Berlin, i Paryż. W jaki sposób zechce mimo wszystko stosunki z Rosją łagodzić. A potem powie: No ale odpuśćcie sobie tą Polskę, zobaczcie jakie ona sprawia trudności, przecież wam sprawia trudności, będziecie mieli jeden kłopot mniej. No, to się może zdarzyć. To nie są fantazje. Polityka światowa obecnie zmienia się bardzo szybko. Nie wiemy, jak potoczy się dalej. Przypomina powierzchnię kuli ziemskiej, gdzie poruszają się wielkie płyty tektoniczne i porusza, zaczynają poruszać się szybciej. No i bardzo niedobrze być między tymi płytami. No, Polska już kilkakrotnie doświadczyła w historii, jaka jest to niebezpieczna sytuacja. Czy więc rozsądnie jest lecieć do USA? Nie wiedząc, jakie mogą być tego głębsze skutki. I powiem tak. Ja nie życzę prezydentowi Dudzie, żeby wygrał wybory. Ale właściwie to nawet w interesie samego prezydenta Dudę byłoby, aby tam nie lecieć. Bo może być sytuacja, która taka wizyta z... i rozmowy z kimś, kto tak fatalnie przegrywa jak prezydent Trump, że tego będzie można, będzie trzeba bardzo żałować. Trzeba się nad tym wszystkim zastanowić. Polityka światowa naprawdę w tej chwili jest w ruchu i zapewnienie bezpieczeństwa Polsce nie jest zadaniem łatwym.